No. Stawać na miejsce. Dziękujemy wszystkim za twarde, prawda, pojedynki. Za skuteczność, za chęć do grania w piłkę nocną. Naprawdę było na co patrzeć. Życzę wam wszystkich przyszłości, żebyście również, tak jak dzisiaj, walczyli na boiskach starszych, wielkich seniora, seniora. W związku z tym chcieliśmy zacząć od indywidualnych nagród i prosiłbym pana prezesa Krajowego Związku Piłki Nożnej, wiceprezesa KPZN-u, pana Wesła Szejferta, o wręczanie poszczególnych. W związku z powyższym, nazewnictwo trudne, no ale człowiek się gdzieś nauczy. Prosimy pana prezesa o wręczanie poszczególnych nagród. Jest też zarazem prezesem firmy Ewart, która jest głównym fundatorem naszego turnieju. Zaczniemy od nagród indywidualnych i najlepszym strzelcem turnieju został Mateusz Drożdżyński. Większych nagród, takich złotych butów na skalę europejską. France Press się przyznała również takiego buta. Ja też ode mnie, ja idę do złotego buta, ale złotej piłki, która na przyszłości. Najlepsze, proszę bardzo, panie kolega. Najlepszym bramkarzem uznaliśmy dzisiaj bramkarza Romienia Kowalewo, przepraszam bardzo, Ulrika Kowalewo, Marcina Dunajskiego. Ja też gratuluję, przyjmij ode mnie. Przede wszystkim życzę Ci, żebyś rósł jak najszybciej. Ile mama wzrostu? 1,40 m. Mama te mierzy, a tata? Wysoki jest wyższy ode mnie? To już jest coś, jak wyższy ode mnie. Także życzę w przyszłości najlepszych wyników. To jest dla Ciebie. Gratulacje. Zacznijmy od miejsca. Ostatniego to nie znaczy, że grali jak ostatni, jak grudziądzym kolega bramka z czwartego rocznika walczyli, jak wy. Dzięki im twardym bojom tabela uległa przekształceniu, mogła całkiem inaczej wyglądać. W związku z tym gratulujemy za szóste miejsce zespołowi UKS Kowalewo Pomorskie. Zapraszamy kapitana. Przyjmij ode mnie również gratulacje. Wszystkiego najlepszego dla kolegów przekażę, aby walczyć w środku tak dzielnie jak teraz, ale pewnie będzie lepszy. Ale w pierwszej szóstej. Szymon. Miejsce piąte zajął nie mniej waleczny zespół Elany Torów. Zapraszamy kapitan. Proszę bardzo, może pani kolego ode mnie zająć dyplom. Panie kapitanie. Najlepszego, gratulacje. Proszę bardzo. Pozdrów tenerowi. Miejsce czwarte. Zajął zespół. Ale na szczęście to, co się zmieniło. Zespół UKS Lider Wrocławia. Miejsce trzecie zajął nasz zespół zaprzyjaźnionego zespołu z Bydgoszczy, PKS Bydgoszcz. Dziękuję.
inaczej. Pozdrawiam wszystkich naszych kolegów. Miejsce drugie. Któremu przeszkodził głównie zespół, jak pani zaraz. Głównie to wolę do miejscu pierwszego miejsca. Zajął zespół klub sportowych na świecie. Bardzo i mam nadzieję, że to zakończenie kamiczki również przyjdzie. Tam trenera będzie proszę najczęściej, że potrzebuje. Ale miejsce naprawdę bardzo wysokie. Życzę wam jeszcze większych sukcesów. Bez wszystkiego najlepszego na tej drodze życiowej po sportowej. Moje miejsce pierwsze. Stąd niespodziewanie. Jeszcze nie poskoczyłem państwa. Niespodziewanie. Pokaż ten. Pokaż. Ja pojedzie. Gratuluję bardzo. Jeszcze dyplomację. Szymon, pozdrów waszego kapitana, który zmył się i nie zobaczył takiego sukcesu. Prawda? W przyszłości życzę wszystkim wam zdrowia, szczęścia i prawda i sukcesów. Kilka słów proszę pana prezesa na zakończenie naszego turnieju. Skupcie się jeszcze chwileczkę, zaraz będziecie sobie szeroką publiką. Otóż, panie sportowcy, myślę, że najlepszym takim spotkaniem dla was to jest właśnie taka rywalizacja sportowa w tych meczach. Jestem przekonany, że dzisiaj szóste miejsce, jak i pierwsze jest tak samo ważne. Najważniejsze, że ćwiczymy, że gramy w naszą ukochaną piłkę nożną. A już niebawem, może się uda to za miesiąc, może wcześniej, jak pogoda pozwoli, będziemy spotykać się na trawie i tam wam życzę również sukcesów w tej piłce ligowej. Tym, którym się dzisiaj nie udało, no życzę w następnych turniejach, jak wiem, że tych turniejów jest teraz bardzo dużo. Życzę wszystkim za fajną walkę ambitną, jaką pokazaliście w rywalizacji, a w turniejach halowych, no różnie się dokładnie, nie zawsze idzie wygrać, ale tak mówię, tu wszyscy jesteście mile widziani, fajnie, że sportowej rywalizacji i dla punktu widzenia Kujawsko-Pomorskiego Związku jest najważniejsze, że tak licznie się spotykamy na różnych salach i na takich właśnie sportowych widowiskach. Dziękuję wam za to bardzo, również trenerom za przybycie i wszystkim tu obecnym i powodzenia w całych rozgrywkach całorocznych i podnoszenia umiejętności. Dziękuję bardzo, życzę wszystkiego najlepszego. Świecie, gdzie jest? Tutaj. Świecie, które to jest? To niebiescy. Niebiescy. Gdzie masz właśnie wychowawca? Zawołajcie. Piotr, panie Piotrze, pan proszony jest. Do was tam już doszło zaproszenie na Kamińskiego. Witam serdecznie, to jest bardzo. Stańcie normalnie w bramce, na szerokości bramki, bliżej siebie, bo was nie idzie złapać.